Firma Tikkurila buduje swoje doświadczenia już blisko 160 lat. Firma wywodzi się z Finlandii, a więc z kraju, który w niebywały sposób łączy dbałość o środowisko naturalne oraz wysoki komfort życia. I to wszystko znajduje odzwierciedlenie w jakości naszych produktów, w jakości naszych usług, w obsłudze klienta, jak również we wszystkich procesach wewnętrznych oraz standardach, jakie obowiązują w firmie Tikkurila. Miniony rok był dla nas niezwykle aktywny, zarówno jeżeli chodzi o portfolio, o działania, jakie podejmowaliśmy względem naszych klientów indywidualnych, profesjonalnych oraz przemysłowych. Bardzo wiele działo się, jeśli chodzi o procesy wewnętrzne właśnie, o integrowanie zespołu, o budowanie kultury organizacyjnej, o podkreślenie znaczenia wartości Tikkurila. Wiarygodni, innowacyjni, profesjonalni. To są nasze trzy wartości, które są takim drogowskazem w naszej codziennej pracy oraz, można powiedzieć, fundamentem, na którym budujemy nasze mniejsze i większe sukcesy. Firma działa z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, dlatego też w minionym roku bardzo wiele przedsięwzięć i inicjatyw podjętych dotyczyło właśnie ochrony środowiska, ograniczenia wpływu fabryki na otoczenie, jak również promowania takich odpowiedzialnych postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa. W minionym roku firma Tikkurila została wielokrotnie nagrodzona. Otrzymaliśmy m.in. tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Otrzymaliśmy wiele nagród za jakość naszych produktów oraz tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności właśnie za zaangażowanie w działania społecznie odpowiedzialne. I ta dzisiejsza nagroda, tytuł Budowlanej Firmy Roku 2019, jest takim uhonorowaniem naszych działań, ale nie tylko tych z minionego roku, ponieważ w naszym rozumieniu jakość, reputację firmy, relacje z pracownikami, z klientami czy z otoczeniem buduje się latami. To jest proces długotrwały, to jest proces bardzo odpowiedzialny i wymaga takiej systematyczności, aby być wiarygodnym w tym, co się robi i aby być skutecznym przez to. I te nagrody dzisiaj przyjmujemy z ogromną radością i jest to też dla nas taka informacja, że jesteśmy na dobrej drodze, obraliśmy dobry kierunek i pozostaje nam trzymać ster na kursie.